List Pawła do Efezjan. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, przez wolę Bożą, do świętych i wiernych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Efezie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed Nim w miłości, i przeznaczył nas ku przysposobieniu sobie za synów przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, na chwałę sławy łaski swojej, którą nas udarował w umiłowanym, którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, którą hojnie wylał na nas we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które postanowił w samym sobie, dla urządzenia wypełnienia czasów, aby w Chrystusie w jedno zgromadzić wszystko i to, co na niebiosach i to, co na ziemi, w Nim, w którym i do dziedzictwa przypuszczeni jesteśmy, przeznaczeni będąc według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej, abyśmy byli ku chwale sławy Jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję mieli w Chrystusie, w którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Ewangelię zbawienia swego, w którym też uwierzywszy zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego dla odkupienia nabytej własności ku chwale sławy Jego. Przetoż i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym, nie przestaję dziękować za was, wspominając o was w modlitwach swoich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy umysłu waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja powołania Jego i jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych. I jak niezmierną jest wielkość potęgi Jego ku nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, którą okazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z umarłych i posadził po prawicy swojej w niebiosach. Wyżej nad wszelkie władze i zwierzchności i moce i państwa i nad wszelkie miano mianowane nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego i dał Go jako głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. I was, którzyście byli umarli przez upadki i grzechy, w których niegdyś chodziliście podług zwyczaju świata tego i podług woli książęcia mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, między którymi i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała swego, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom. I byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jak i inni. Bóg zaś, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzyśmy byli umarli przez upadki, ożywił pospołu z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I pospołu z Nim wzbudził, i pospołu z Nim posadził w niebiosach w Chrystusie Jezusie, aby okazał w przyszłych wiekach niezmierne bogactwo łaski swojej w dobroci ku nam w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku dobrym uczynkom, dla których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przetoż pamiętajcie, że wy, niegdyś będąc poganami w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy
których nazywają obrzezanymi z obrzezania cielesnego, wykonywanego ręką, że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy umową obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niegdyś byli dalecy, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym, który z obu jedno uczynił i rozwalił stojącą pośrodku przegrodę, zniszczywszy w ciele swoim nieprzyjaźń, zakon przykazań, który leżał w ustawach, aby z dwóch stworzył w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń na nim. I przyszedłszy, opowiedział pokój wam, którzyście daleko i którzyście blisko, albowiem przezeń mamy jedni i drudzy w jednym duchu przystęp do Ojca, a przeto już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa spojona zgodnie rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w duchu. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, jeśliście tylko słyszeli o urządzeniu łaski Bożej danej mi dla was, że mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, jak to wyżej krótko napisałem, z czego wy, czytając, możecie poznać moje rozumienie tajemnicy Chrystusowej, która w przeszłych pokoleniach nie była znana synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez Ducha, że poganie są współdziedzicami i wspólnym ciałem i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię, której stałem się sługą według daru łaski Bożej, danej mi według skutecznej mocy Jego, mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana jest łaska, abym między poganami opowiadał to niedościgłe bogactwo Chrystusowe i żebym objaśnił wszystkim, co to jest społeczność tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby teraz przez zbór wiadomą była władcą i zwierzchnością na niebiosach nader rozliczna mądrość Boża, według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy odwagę i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego. Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu dla udręczeń moich za was, które są chwałą waszą. Dlatego zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa, aby wam dał według bogactwa chwały swej, iżbyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha Jego w człowieku wewnętrznym, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych, żebyście będąc wkorzenieni i ugruntowani w miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i głębokość, i wysokość, i poznać miłość Chrystusa wyższą nad wszelką wiedzę, abyście napełnieni byli do całej pełności Bożej. A temu, który wedle mocy skutecznie w nas działającej, może nade wszystko uczynić daleko obficiej niż to, o co prosimy lub co pomyślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Proszę was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali tak, jak przystoi na powołanie, którym jesteście powołani,
z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w związku pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i po wszystkich i we wszystkich was. Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów i dał dary ludziom. A to, że wstąpił, cóż jest, jeżeli nie to, że przedtem wstąpił do niższych stron ziemi, ten, który wstąpił, jest ten sam, który i wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on postanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, dla przygotowania świętych do dzieła posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, ażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez chytre wciąganie w błąd, ale żebyśmy, szczerymi będąc w miłości, we wszystkim wzrastali w Niego, który jest głową, w Chrystus, z którego całe ciało spojone i związane za pomocą wszelkich wzajemnie się posiłkujących stawów, podług skuteczności stosownej do każdego członka, otrzymuje wzrost dla budowania samego siebie w miłości. To tedy mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak inne narody postępują, w próżności umysłu swego, zaćmiony mając rozsądek, będąc oddalone od życia Bożego dla nieumiejętności, która jest w nich, dla zatwardziałości serca ich, które zakamieniawszy, oddały się rozpuście tak, że popełniają wszelką nieczystość z chciwością. Aleście wy nie tak się nauczyli Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim nauczeni zostali, jako prawda jest w Jezusie, abyście zewlekli z siebie według pierwszego postępowania starego człowieka, który się psuje przez ułudne pożądliwości, i odnowili się duchem umysłu swego, i oblekli się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Przetoż, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bośmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi na gniew wasz. I nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, a raczej niech pracuje, robiąc rękoma swymi to, co jest dobrego, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie wychodzi, ale tylko dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będą odjęte od was wraz ze wszelką złością. Ale bądźcie jedni ku drugim dobrotliwi, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie tedy naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku przyjemnej wonności. A wszeteczeństwo i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet mianowane między wami, jak przystoi na świętych. Także sprośność i błazeńskie mowy i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękczynienie.
Bo to wiedzcie, że żaden wszetecznik albo nieczysty, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów opornych. Nie bądźcież tedy współuczestnikami ich. Albowiem byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcież jak dzieci światłości, bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobrotliwości i w sprawiedliwości i w prawdzie, badając, co jest miłe Panu. Nie bierzcie udziału w bezowocnych sprawach ciemności, ale raczej karćcie, albowiem co oni potajemnie czynią, wstyd i mówić, lecz to wszystko, gdy bywa karcone od światłości, staje się jawnym, bo wszystko, co się staje jawnym, światłością jest. Dlatego powiedziano, ocuć się, który śpisz, i powstań z umarłych, a oświeci cię Chrystus. Patrzcie tedy, jak macie postępować ostrożnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, czas wykupując, bo dni są złe. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, co jest wolą Pańską, i nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni Duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, albowiem mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, i On jest Zbawicielem ciała. Ale jak Kościół uległy jest Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go poświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo, ażeby przedstawić go sobie chwały pełnym Kościołem, nie mającym skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ale żeby był świętym i niepokalanym. Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jak swoje własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jak i Pan swój Kościół. Bośmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ja zaś mówię względem Chrystusa i Kościoła. Wszakże i każdy z was, w szczególności niechaj miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niech się boi męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to sprawiedliwe. Czci ojca twego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim. Słudzy, posłuszni bądźcie tym, którzy są panami waszymi według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, tak jak Chrystusowi, nie na oko służąc, jak ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę Bożą z duszy, z przychylnością służąc Panu, a nie ludziom, wiedząc, że ktokolwiek czyni co dobrego, otrzyma zapłatę od Pana, czy niewolnik, czy wolny. I wy, panowie, postępujcie względem nich podobnież, zaniechawszy groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebiosach, a On nie ma względu na osoby. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą,
abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim, albowiem nie mamy walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko władzom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko mocarzom ciemności wieku tego, przeciwko duchom złości pod niebiosami. Dlatego weźcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły i wszystko wykonawszy ostać się. Stójcie wtedy, przepasawszy biodra swoje prawdą i przeoblekłszy się w pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju, a nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. I przyłbicę zbawienia weźcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, w każdej modlitwie i prośbie, modląc się każdego czasu w duchu i w tym celu czuwając z całą wytrwałością i z modlitwą za wszystkich świętych i za mnie, aby mi dana była mowa, bym otworzywszy usta swoje śmiało oznajmiał tajemnicę Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym o niej śmiało mówił, jak mówić powinienem. Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, wszystko wam oznajmi Tychik, brat umiłowany i wierny sługa w Panu, którego posłał do was dla tego samego, abyście wiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył serca wasze. Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.